W czasie tej lekcji chciałbym, abyśmy wspólnie zdefiniowali funkcję, dzięki której będzie możliwe wyświetlanie kompletnego czasu trwania filmu w sposób dynamiczny. Ta funkcja jest potrzebna, ponieważ jeszcze w tej chwili w dokumencie HTML ta wartość jest wpisana statycznie. Natomiast jeśli uruchomimy inny film, wideo, to ta wartość musi być zgodna z rzeczywistym czasem trwania całego filmu. To może na początek zdefiniujmy szkielet naszej funkcji, czyli na początek oczywiście function. I teraz jaka nazwa? Powiedzmy display film duration time. Nawiasy okrągłe, nawiasy klamrowe. Świetnie, czyli szkielet już mamy. To teraz może zdefiniujmy zmienną o nazwie duration res. Oczywiście będzie to zmienna, do której będziemy przypisywać odpowiednią wartość czasu, czyli var duration res. I niech to będzie zmienna typu string. Oczywiście nie możemy też zapomnieć o zmiennych związanych z minutami i sekundami, czyli najpierw zmienna związana z minutami. Teraz oczywiście MAV i FLUR. I w nawiasie tutaj powtarzamy te same operacje, które żeśmy zrobili w poprzedniej lekcji, czyli video, player, duration i to dzielone przez 60. I zmienna związana z sekundami. I tutaj w nawiasie video, player, duration minus zmienna związana z minutami razy 60. Czyli te trzy najważniejsze zmienne mamy już zdefiniowane. Teraz jeszcze oczywiście musimy ograniczyć wartość sekund przy pomocy metody toFixit, czyli seconds, przepisanie, znowu seconds i tutaj toFixit. I żeby była minimalna wartość, to 0. Możemy zapisać. Super. Teraz oczywiście musimy zdefiniować instrukcje warunkowe. Jeśli minuty będą mniejsze niż 10 oraz sekundy mniejsze niż 10, to co robimy? Zdefiniujmy ten warunek. If zmienna związana z minutami mniejsza niż 10 oraz sekundy również mniejsze niż 10, nawias klamrowy, to wtedy nasza zmienna przyjmuje taką wartość. Duration res równa się tutaj od razu 0, ponieważ wartość minut jest mniejsza niż 10, więc będzie 1, 2, 3 i tak dalej, więc tu na pewno na początku musi być 0 plus właśnie minuty. Teraz plus oczywiście dwukropek i plus oczywiście znowu 0 i sekundy. Dodajmy może porządku temu kodowi, żeby było czytelniej. Oczywiście zapiszmy dokument. I teraz tak. Jeśli minuty są mniejsze od 10 oraz sekundy większe bądź równe 10, to mamy kolejny warunek, czyli else if i teraz minuty mniejsze od 10 oraz sekundy większe bądź równe 10. Nawiasy klamrowe i w nawiasach klamrowych nasza zmienna duration res przyjmuje taką wartość. Oczywiście 0, ponieważ minuty są mniejsze od 10 teraz. Tutaj minuty plus oczywiście wielokropek i ponieważ tutaj sekundy są równe 10 bądź większe, to przypisujemy bez 0 tylko seconds. Ale uwaga, zabezpieczenie. Ponieważ jeżeli sekundy osiągną wartość 60, to automatycznie muszą się tutaj zerować. Dlatego jeszcze if seconds równe 60, nawiasy klamrowe, to sekundy zerujemy
I oczywiście duration res równe najpierw 0, potem minuty, potem oczywiście dwukropek plus 0 i seconds. Dobrze, teraz może dodajmy trochę estetyki naszemu kodowi. Zapisujemy. Fajnie. Teraz, jeśli minuty będą większe bądź równe 10 i sekundy mniejsze od 10, to mamy kolejny warunek. Tutaj zacznijmy. Else if minuty niech będą większe bądź równe 10 i sekundy niech będą mniejsze od 10. Nawiasy klamrowe i tutaj stosujemy taki wzór. Teraz tutaj mamy minuty większe bądź równe 10, czyli nie możemy dać 0. Musimy dać taki pusty znak. Plus minuty. Plus oczywiście dwukropek. I plus. Tutaj teraz musi być 0, ponieważ sekundy są mniejsze od 10. I sekundy. Trochę estetyki. Dobrze, zapiszmy. Oraz jeśli minuty są większe bądź równe 10, a sekundy większe bądź równe 10, to mamy kolejny warunek. Tutaj minuty większe bądź równe 10. Oraz sekundy również większe bądź równe 10. To mamy taki wzór. Tu minuty większe bądź równe 10, więc tu nie może być 0. Plus minuty. Plus oczywiście dwukropek. I plus. Tutaj nie może być 0, bo również sekundy są równe 10 bądź większe. I sekundy. Teraz jeszcze bardzo ważna sprawa. Musimy dodatkowo dać warunek. Jeśli sekundy są równe 60, nawiasy klamrowe, to oczywiście zerujemy sekundy i czas trwania, czyli duration res, równy jest 0 plus minuty plus dwukropek plus 0 i sekundy. Trochę estetyki. Zapisujemy. Super. Oczywiście teraz na zakończenie musimy przypisać wartość zmiennej duration res do elementu w dokumencie HTML. Czyli po prostu dokument get element by ID i tutaj nasze ID będzie duration time po prostu. Oraz słynna funkcja innerHTML i nasza zmienna durationRes. Zapisujemy. Uwaga! Jednak czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Podobnie jak poprzednio, musimy zdefiniować osobną funkcję oraz przypisać funkcję displayFilmDurationTime do zdarzenia, no właśnie, do jakiego zdarzenia? Tym razem to będzie zdarzenie onDurationChange, zatem do dzieła! Najpierw oczywiście szkielet, czyli function. Teraz niech nazwa tej funkcji będzie, powiedzmy, film duration time func. Świetnie, tutaj nawiasy okrągłe, klamrowe, fajnie. I teraz po prostu do
zdarzenia onDurationChange, w tym zdarzeniu przepiszmy wywołanie funkcji displayFilmDurationTime, czyli VideoPlayer onDurationTimeChange, mamy już nawet podpowiedź, tutaj funkcja anonimowa, nawiasy klamrowe, tutaj pamiętajmy, za nawiasem klamrowym dajmy zakończenie. No i co? Po prostu display film duration time. Fenomenalnie. Zapisujemy. Super. I teraz uwaga. W tym przypadku chcemy, żeby ta funkcja film duration time func, żeby ona działała tak naprawdę na całości projektu. To znaczy, obojętnie jakiej długości film wrzucimy, czy to będą 3 minuty, czy to będzie 5 minut, czy więcej, dowolna wartość, to ta funkcja ma tak po prostu być wywoływana. Więc co robimy? Po prostu kopiujemy nazwę i wywołujemy ją. Dobrze, zapisujemy. I teraz przejdźmy do przeglądarki, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście tamten statyczny czas zmienił się na czas dynamiczny, czyli właściwy czas trwania filmu. Tak, jesteśmy z powrotem w przeglądarce i zobaczmy, co się stało. Tutaj, gdzie mieliśmy statyczną wartość 03.00, teraz mamy wartość 03.01. Zdarzyło się tak dlatego, że stworzyliśmy i wywołaliśmy właśnie naszą funkcję dotyczącą kompletnego czasu trwania całego filmu. Jeżeli teraz byśmy tutaj zmienili film, na przykład na film, który będzie trwał minutę 40 sekund, to wtedy będzie tutaj 01.40. Jeżeli film będzie trwał jakiś inny, na przykład 5 minut, to będzie na przykład 05.00. Zatem wszystko jest w porządku. Dobrze, czyli tę część mamy już za sobą. W czasie kolejnej lekcji zdefiniujemy funkcje, które będą odpowiedzialne za włączanie i wyłączanie dźwięku. Zdefiniujemy też funkcję, która będzie wyświetlać dookoła playera taki fajny efekt blur, który będzie zmieniał kolor w zależności od kolorystyki filmu. Natomiast na sam koniec zdefiniujemy funkcję, która będzie przełączała nasz film do trybu pełnoekranowego. Zapraszam!